Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę bardzo ciekawy przykład. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, żeby auto było ocynkowane tylko w dwóch elementach. No tak robili w Fiatach Uno. W zasadzie cynkowali tylko tylną klapę. Ocynk. Wszędzie już czysta stal. Przednie drzwi. Błotnik, czysta stal oraz, słuchajcie, cynkowali przednią klapę. Na dachu też brak cynku. Więc takie mamy dziwny przypadek. Przód i tył ocynkowany. Z tej strony pokazuje dokładnie to samo, klapa, ocynk, błotnik, tutaj oryginał, farba i bez ocynku. No i klapa, ocynk. I powiem Wam, że tutaj sobie porozmawiałem z właścicielem, on oczywiście nie miał świadomości, jak jest ocynkowany, a jak nie, ale wszystko się potwierdza, bo obejrzeliśmy dokładnie maskę i nie ma grama rdzy, natomiast tam, gdzie ocynku brak, czyli błotniki, drzwi, jedna wielka ruda. Chociaż tylne nadkole nie wygląda najgorzej. No i na klapie z tyłu też nie ma żadnej rdzy. Dach nawet też w porządku. I sprawdźmy jeszcze jedno Uno. Ocynk. Stal. 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 No i ocynk. Stal. Dzięki, trzymajcie się.